Tematem kolejnego odcinka programu jest modularność i integralność w świecie digitalnym. Wiele już opowiadałem o tym, jak zmiennym i skomplikowanym jest obecnie świat podmiotów gospodarczych. Opisywałem, jak bardzo konkurencyjny i kompleksowy staje się m.in. dzięki digitalizacji. Konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia swoich produktów i usług, a także do innowacyjnego podejścia do prowadzonego przez nas biznesu. W tak skomplikowanym otoczeniu biznesowym tworzenie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej stanowi nieustannie rosnące wyzwanie. Dlatego też jednym z potencjalnych sposobów na rozwój, szczególnie właśnie dla młodych przedsiębiorstw, jest strategia Core Competences. Jak sama nazwa sugeruje, strategia Core Competence to podejście biznesowe, które skupia się na koncentracji na kluczowych kompetencjach firmy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo skupia swoje zasoby i umiejętności na tym, co jest dla niego unikalne i wyróżniające. W efekcie firma ma większą szansę na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. W praktyce podejście Core Competence polega na wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które są charakterystyczne dla danej branży lub przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może wykorzystać swoje mocne strony do stworzenia nowych produktów lub usług, które przyciągną klientów i przyniosą większe zyski. Core Competence to nie tylko obszary wiedzy i umiejętności, w których firma jest najlepsza. To także specjalistyczne narzędzia, procesy i procedury, które pozwalają przedsiębiorstwu działać bardziej efektywnie i skutecznie niż konkurencja. Wprowadzenie innowacji w ramach Core Competence pozwala na rozwijanie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie jej na dłuższą metę. Strategia Core Competence pozwala na osiągnięcie sukcesu nie tylko w obszarze jednego produktu czy usługi, ale również całego portfolio firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może działać bardziej efektywnie, wykorzystując swoje główne kompetencje do rozwoju nowych produktów i usług, a także do ekspansji na nowe rynki. Powszechnie znanym i przywoływanym przykładem firmy stosującej strategię Core Competence jest Nike. Firma ta skupia się na projektowaniu i promocji butów oraz odzieży sportowej, a całą produkcję, logistykę, magazynowanie oraz dystrybucję produktów zleca na zewnątrz. Nike nie prowadzi na przykład własnych fabryk, tylko zawiera kontrakty z różnymi podwykonawcami, którzy zajmują się produkcją. Dzięki temu Nike skupia się na swoim core competence, czyli projektowaniu i tworzeniu wysokiej jakości produktów, a resztę funkcjonalności realizuje przez dokupione moduły. Stosowanie strategii Core Competence ma kilka istotnych zalet. Po pierwsze, pozwala na skoncentrowanie się na działaniach, w których firma jest najlepsza, co przekłada się na jakość i efektywność działania. Po drugie, pozwala na redukcję kosztów i zwiększenie rentowności poprzez wykorzystanie gotowych modułów i rozwiązań zewnętrznych, co zmniejsza koszty rozwoju i utrzymania wewnętrznych systemów. Po trzecie, daje elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, co pozwala firmie na dostosowanie się do wymogów klientów i rynku w krótkim czasie. No tak, ale jak to zrobić? I tu z pomocą przychodzi transformacja digitalna, która doprowadziła do zmiany formy zaspokajania wielu potrzeb, także w obszarze B2B. Doprowadziła m.in. do większej obecności modułowych rozwiązań dostarczanych przez różnych dostawców. Co ciekawe, moduły, które my możemy wykorzystać do rozwoju naszego projektu, to właśnie core competence kogoś innego. Zastosowanie modułowych rozwiązań umożliwia firmom skupienie się na ich głównych kompetencjach, a zewnętrzni dostawcy oferują pozostałe niezbędne funkcjonalności. Dzięki temu firmy mogą oszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie muszą samodzielnie tworzyć każdej funkcjonalności od zera. Dodatkowo, modułowe rozwiązania są zazwyczaj bardziej elastyczne, łatwiejsze w zarządzaniu i umożliwiają szybsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynkowych. Standardem rynkowym modułów są usługi dostępne w formie SaaS, co gwarantuje szybkość wdrożenia, elastyczność względem potrzeb i finalnie racjonalność kosztową. Przykładem rozwiązania modułowego, które umożliwia firmie skupienie się na swoim core competence, jest popularny system zarządzania relacjami z klientami CRM. Dla przykładu, Salesforce oferuje modułowe rozwiązanie, które pozwalają firmom dostosować funkcjonalność systemu do swoich potrzeb, a także integrować z różnymi systemami, takimi jak systemy księgowe czy systemy obsługi klientów. Finalnie firma nie musi wymyślać sama sposobu obsługi klienta, bo funkcję tą przejmuje CRM. Kolejnym przykładem modułowych rozwiązań jest platforma Shopify, która pozwala firmom na łatwe i szybkie uruchomienie sklepu internetowego, oferując gotowe moduły do obsługi płatności, wysyłek, zarządzania zamówieniami, integracji z systemem magazynowym i inne. Korzystając z Shopify, przedsiębiorstwo może skoncentrować się na sprzedaży swoich produktów. Przykłady takich modułowych rozwiązań pokazują, że to podejście jest opłacalne i przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Firmy mogą w ten sposób skupić swoje zasoby na rozwoju swoich unikalnych produktów i usług, co prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Super, tylko jak to zrobić? Wdrażając strategię Core Competence, należy przede wszystkim skoncentrować się na obszarach, w których firma posiada wyjątkowe kompetencje i zdolności, a resztę zadań zlecić na zewnątrz. Ważne jest, aby w pierwszej kolejności określić, które obszary są kluczowe dla firmy i jakie wartości dodane przyniesie ich rozwiązanie. Uwierz mi, nie zawsze jest to łatwe. Trudniej jest czasem powiedzieć, czego nie chcemy robić, niż to, co chcemy.
Następnie należy wdrożyć proces selekcji dostawców modułowych rozwiązań, którzy zapewnią odpowiednią jakość usług i produktów w sposób zgodny z wymaganiami i standardami firmy. Ostatecznie kluczowe jest utrzymanie równowagi między wewnętrznym rozwojem a zewnętrznymi dostawcami tak, aby firma wciąż była w stanie utrzymać kontrolę nad kluczowymi aspektami rozwoju działalności. Tutaj rodzi się ważne pytanie. Jak to się dzieje, że z tak dużą swobodą możemy dziś wybierać zewnętrznych dostawców i korzystać z ich usług? W świecie predigitalnym było to ogromnie trudne. Każdy podmiot oferował na rynku swoje standardy komunikacji, dostawy towarów i sposobu świadczenia usług. Wdrożenie kolejnego partnera biznesowego komplikowało życie i powodowało większe ryzyko niestabilności. Dzieje się tak, bo z pomocą przychodzi nam kilka technologii integrujących pracę różnych środowisk. Celem wdrożenia technologii integracji jest umożliwienie skutecznej i efektywnej wymiany danych między różnymi systemami oraz zwiększenie spójności i integralności działania tych ekosystemów. Zajmę się dziś trzema enigmatycznymi skrótami: API, EDI i ETL. API, Application Programming Interface, to zestaw narzędzi programistycznych, które pozwalają na łatwe i bezpieczne udostępnienie danych między różnymi aplikacjami lub systemami. Zalety korzystania z API to przede wszystkim możliwość tworzenia nowych funkcjonalności opartych na istniejących danych, integracja z innymi aplikacjami i usługami, a także zwiększenie bezpieczeństwa dzięki łatwiej autoryzacji użytkowników. Pierwszą zaletą korzystania z API jest możliwość rozwijania własnych aplikacji opartych na istniejących danych bez konieczności tworzenia ich od podstaw. Ponadto dzięki udostępnieniu interfejsu API użytkownicy mogą łatwo i szybko dostosować aplikacje do swoich indywidualnych potrzeb. Kolejną zaletą korzystania z API jest możliwość integracji z innymi aplikacjami i usługami. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z innych narzędzi bez konieczności przełączania się między nimi. Na przykład dzięki integracji z usługami płatności użytkownicy mogą dokonywać płatności za produkty bezpośrednio z aplikacji, co pozwala na szybsze i bardziej wygodne zakupy. W ten sposób API pozwala na tworzenie spójnych ekosystemów aplikacji, które zapewniają użytkownikom kompleksowe rozwiązania. Ostatnią, ale równie ważną zaletą API jest zwiększenie bezpieczeństwa dzięki łatwej autoryzacji użytkowników. Dzięki udostępnieniu interfejsu API, administratorzy mogą kontrolować dostęp do danych i funkcjonalności, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji i ochronę prywatności użytkowników. Dodatkowo dzięki łatwej autoryzacji użytkowników, administratorzy mogą szybko i łatwo usunąć nieuprawnionych użytkowników, co pozwala na utrzymanie czystości i porządku w systemie. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Facebook, który umożliwia wykorzystanie swoich API do integracji z innymi stronami i aplikacjami. Dzięki temu można na przykład wykorzystać dane profilowe użytkownika do łatwiejszej rejestracji na innych serwisach lub udostępnić swoje treści z Facebooka na zewnętrznych stronach. Innym popularnym zastosowaniem API jest udostępnienie map, co robi na przykład Google Maps. Dzięki temu programiści mogą w prosty sposób wykorzystywać interaktywne mapy i informacje o lokalizacjach do tworzenia aplikacji mobilnych, usług transportowych czy systemów nawigacyjnych. Kolejny przykład to Stripe, platforma płatnicza, która umożliwia integrację z wieloma systemami przy użyciu API. Dzięki temu programiści mogą z łatwością wdrożyć płatności online na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. Stripe oferuje wiele funkcjonalności, takich jak akceptowanie płatności kartą kredytową czy obsługa abonamentów. Wszystko to jest dostępne za pośrednictwem API, co pozwala na łatwą integrację z istniejącymi systemami. A zastanawiacie się, jak to się dzieje, że tyle aplikacji i programów zna prognozę pogody? Open Weather Map to platforma dostarczająca informacje o aktualnych warunkach pogodowych na całym świecie. Dzięki API programiści mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących temperatury, ciśnienia, prędkości wiatru i wielu innych parametrów. To umożliwia stworzenie własnych aplikacji pogodowych, integrację z systemami transportowymi czy też wykorzystanie informacji o pogodzie w biznesie. Drugi wywołany integrator systemów to format ETL – Extract, Transform, Load. Jest to proces, w którym dane są pobierane z różnych źródeł, następnie przetwarzane i przekazywane do celu. Dzięki zastosowaniu ETL możliwe jest połączenie różnych systemów informatycznych i przekazywanie danych między nimi w sposób uporządkowany. Zaletą ETL jest możliwość integracji różnych źródeł danych, co pozwala na uzyskanie bardziej kompleksowych i dokładniejszych wyników analiz. Ponadto ETL umożliwia automatyzację procesów przetwarzania danych, co zwiększa ich wydajność i minimalizuje błędy ludzkie. Proces ETL składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to wydobycie danych z różnych źródeł i przeniesienie ich do jednego miejsca. W drugim etapie dane są przetwarzane, czyli czyszczone, transformowane i weryfikowane. Ostatnim etapem jest ładowanie danych do celu, czyli do systemu docelowego. W ten sposób możliwe jest przekazywanie danych między różnymi systemami informatycznymi w sposób uporządkowany i zgodny z ich wymaganiami. ETL znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym marketingu, finansach, handlu elektronicznym i logistyce. Dzięki ETL możliwa jest masowa integracja danych z różnych systemów, co pozwala na uzyskanie bardziej kompleksowych i dokładniejszych wyników analiz. Na przykład firma sprzedająca produkty w internecie może wykorzystać ETL, aby połączyć dane z różnych źródeł, takich jak transakcje, zamówienia, reklamacje i opinie klientów.
W ten sposób można uzyskać lepsze zrozumienie swoich klientów i ich potrzeb, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty i zwiększenie sprzedaży. Przykładem jest firma Amazon, która wykorzystuje narzędzia ETL, takie jak AWS Glue, do łatwej integracji danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, systemy CRM, sklepy internetowe i tym podobne. Amazon może w ten sposób szybko i łatwo analizować i wyciągać wnioski z danych, co pozwala im na podejmowanie bardziej trafnych decyzji w obszarze przygotowania ofert i cenników. Podsumowując, ETL i API różni się tym, że ETL służy do pobierania, transformacji i ładowania danych między systemami. Natomiast API umożliwia komunikację między różnymi aplikacjami i dostęp zasobów jednej aplikacji przez inną. Dodam jeszcze moją ulubioną technologię, czyli EDI. Electronic Data Interchange to standard wymiany elektronicznej danych między różnymi systemami informatycznymi. Dzięki wykorzystaniu EDI dane są przesyłane w sposób zautomatyzowany, co pozwala na szybką i bardzo efektywną wymianę informacji między całymi przedsiębiorstwami. Standard ten spotykany najczęściej w komunikacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw fizycznych dóbr. Dzięki zastosowaniu EDI w branży motoryzacyjnej firmy mogą szybciej i sprawniej dokonywać zamówień, w tym także skomplikowanych, takich jak zestawy części czy specjalne zamówienia. EDI pozwala na automatyczną wymianę informacji między systemami, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzenia danych, a tym samym redukuje ryzyko błędów i oszczędza czas. Podczas mojej 5-letniej przygody jako dyrektora zarządzającego globalnym producentem komponentów samochodowych pierwszej linii wielokrotnie, dobitnie przekonałem się o tym, że przy obecnym poziomie skomplikowania konstrukcji samochodów i skali produkcji branża automotive nie byłaby w stanie analogowo komunikować się w zakresie zamówień i dostaw komponentów samochodowych. Wykorzystanie EDI stało się zatem minimalnym wymaganym standardem w branży, umożliwiając nie tylko efektywną wymianę danych, ale także redukcję błędów i kosztów związanych z przetwarzaniem informacji. Dzięki temu komunikacja między partnerami biznesowymi w sektorze automotive odbywa się w sposób szybki i prosty. Główną zaletą EDI jest zatem poprawa jakości wymiany informacji. Dzięki zastosowaniu standardów i procesów zautomatyzowanych minimalizowane są błędy wynikające z interwencji człowieka w procesie przekazywania danych. W ten sposób unika się pomyłek w kluczowych informacjach takich jak numer zamówień, ilości produktów, adresy dostawy i płatności. Podsumowując, doskonałym przykładem integracji dostępnych rynku modułów z realizacją strategii opartej na głównej kompetencji jest przykład firmy Uber. Platforma Uber wykorzystuje rozwiązania modułowe, takie jak mapa Google czy system płatności PayPal, dzięki czemu nie musi koncentrować swoich zasobów na tworzenie własnych technologii, lecz skupia się na rozwoju innowacyjnego modelu biznesowego. Korzystanie z gotowych modułów umożliwiło Uberowi szybsze wejście na rynek i zaproponowanie użytkownikom nowego sposobu przemieszczania się, a jednocześnie pozwoliło zaoszczędzić na kosztach związanych z tworzeniem i utrzymaniem własnych systemów. Dzięki wykorzystaniu mapy Google, użytkownicy aplikacji Ubera mogą łatwo zlokalizować kierowcę i śledzić drogę, którą pojazd porusza się do celu. Z kolei system płatności PayPal umożliwia użytkownikom dokonanie bezpiecznych transakcji w sposób wygodny i intuicyjny. Czas na podsumowanie i wnioski aplikowalne dla naszych projektów. Korzystanie z gotowych modułów staje się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorstw, które chcą skupiać się na swojej specjalizacji i wykorzystać gotowe rozwiązania technologiczne, zamiast inwestować w tworzenie własnych systemów od podstaw. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku, powinny skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach, core competences, a pozostałe funkcjonalności realizować poprzez modułowe rozwiązania dostarczane przez różnych dostawców. Dzięki temu firma może skupić się na tym, co jest jej siłą, a jednocześnie nie tracić czasu i zasobów na rozwijanie własnych systemów IT lub innych funkcjonalności, które nie są jej główną specjalizacją. Planując swoje rozwiązania, nie bójmy się wykorzystania technologii integracji, takich jak API, ETL, EDI, co pozwala na szybsze i łatwiejsze łączenie ze sobą systemów i rozwiązań. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zintegrować swoje funkcjonalności z modułami dostarczonymi przez innych dostawców, bez potrzeby rozwijania swoich własnych systemów od zera. Warto zwrócić uwagę na jedną istotną obserwację. Kiedy decydujemy się na zakup gotowego rozwiązania rynkowego, zamiast opracowania go samodzielnie, zazwyczaj sięgamy po największą specjalistyczną kompetencję na rynku. Dostawca, którego celem jest zaspokojenie określonej potrzeby swoich klientów, jest bowiem ekspertem w swojej dziedzinie. Dzięki temu my możemy skupić się na realizacji misji własnej firmy. Dziękuję za spędzony razem czas i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków programu Digital Pathfinder. Przypomnę, że nasz program to zbiór narzędzi pozwalających na przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej firmy. Zachęcam do poznania wiedzy od podstaw i stopniowego wprowadzenia bardziej zaawansowanych narzędzi. Zaczynając od początku programu, będzie okazja zdobyć kompleksowe podejście do tematu. Do zobaczenia!